Cześć, właśnie przyjechałem do Płocka i za chwilę wybieram się do Płockiego Ogrodu Zoologicznego zobaczyć tutejsze ponoć bardzo piękne akwaria. Tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie, były ogromne arapajmy. To jedne z największych ryb słodkowodnych świata. Oni naprawdę je tam mają. Spojrzeć przez szybę w oczy tego potwora. Choćby dlatego warto tam jechać. Ale oprócz nich w Płockim Zoo można zobaczyć także inne wielkie ryby, a także całą masę pomniejszych, choć równie fascynujących ryb. Akwarium stworzono prawie 4 lata temu, inwestując blisko 7 milionów złotych. Jest tu wiele ogromnych zbiorników, z których największy ma pojemność aż 40 tysięcy litrów. Wygląda na to, że to dobrze wydane pieniądze. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam was na kolejną już wyprawę po wodach i kontynentach świata. Moja niedawna wycieczka z kamerą do akwarium móckiego zo była dla mnie inspiracją do dalszych wypraw tego typu. Płoc leży niedaleko od łodzi, postanowiłem zatem się wybrać. Zanim jednak przejdziemy do ogromnych arapaim zacznijmy od polskich biotopów, bo to nimi wita nas płockie akwarium. Tuż przy wejściu, w pierwszej części budynku, znajdują się okazałe akwaria z polskimi rybami. W pierwszym z nich pływają polskie drapieżniki, okonie, sandacze, a także wielki szczupak, który ukrył się w kącie akwarium. W naturze też najczęściej przebywa w ukryciu. Lubi zaczaić się pośród roślin i biernie czyhać na przepływającą rybę, by w odpowiednim momencie błyskawicznym atakiem chwycić ją paszczą pełną ostrych, jak szpilki zębów. Drasta do 1,5 metra długości, ale już osobnik powyżej 100 cm staje się marzeniem każdego wędkarza spinningowego. Tuż obok, w akwarium o pojemności 6000 litrów, mieści się biotop królowej polskich rzek. W wiśle spotkać można brzany i klenie. Sam będąc dawniej aktywnym wędkarzem, pamiętam legendy na temat brzany. Ryba ta, choć niewielka, to uchodzi za niezwykle silną. Będąc na haczyku, walczy niczym dużo większe od niej ryby, zadziwiając wędkarzy swoją waleczną naturą. Są też i najmniejsze polskie ryby. Po środku mieści się kwadratowe akwarium z małą ichtiofauną Polski. Pływają tu między innymi różanki, ukleje, cierniki. Na dnie możemy zobaczyć szczerzuje czyli nasze rodzime małże. Akwarium ma pojemność 1200 litrów i jest ciekawie zaprojektowane. Można je oglądać ze wszystkich stron. Mamy tu także przykład biotopu Morza Bałtyckiego, jedynego polskiego akwenu słonowodnego. Wielkie akwarium o pojemności ponad 6000 litrów zdominowane jest przez wylegujące się na dnie babki bycze, ale można tu zobaczyć także bałtyckie ciosy, a nawet szendobelskie karasie, które choć kojarzą się z wodami słodkimi, to jednak pływają także w strefach przybrzeżnych naszego polskiego morza. Trzeba jednak zauważyć, że najliczniejsze w akwarium babki bycze w rzeczywistości nie są polskim rodzimym gatunkiem, bo ich pierwotnym miejscem występowania są baseny Morza Azowskiego, Kaspijskiego i Czarnego. W polskim Bałtyku są gatunkiem inwazyjnym. Po raz pierwszy babkę byczą odnotowano w roku 1990 i od tego czasu zdążyła już ona opanować całe polskie wybrzeże, Zatokę Gdańską, a także dolne odcinki Wisły i Odry. Co ciekawe, kiedy kilka lat temu otwierano akwarium w Płockim Zoo, to w tym akwarium pływały wtedy gatunki ryb bardziej naturalnie występujące w Bałtyku, takie jak flondra, dorsze i trocie. Co wyjaśnia czemu akwarium jest tak bardzo głębokie. Jednak dziś tamtych ryb już nie ma, za to na dnie są babki i bycze. Można się tylko domyślać, jaka jest tego przyczyna, ale podejrzewam, że tamte ryby były po prostu trudniejsze w utrzymaniu. Natomiast babki bycze nie są wymagające, szybko się adaptują i rozmnażają, i w ten oto sposób te inwazyjne ryby opanowały nie tylko polskie wybrzeże, ale nawet płockie akwarium, co doskonale obrazuje moc inwazyjnych gatunków, a także siłę, z jaką wypierają gatunki rodzime. Jako wisienka na torcie w strefie polskiej ichtiofauny znajduje się także atrakcja dla najmłodszych, czyli akwarium dotykowe z barwnymi karpiami koi, gdzie dzieci mogą pogłaskać sympatyczne ryby. Jednak ze względów epidemiologicznych atrakcja ta jest wstrzymana i ogrodzona taśmą, a w całym akwarium obowiązuje też nakaz noszenia maseczek. Dalsza część zwiedzania odbywa się po krętej ścieżce przypominającej meandrującą rzekę. Po jej obu stronach umieszczone są akwaria z biotopami całego świata. Zacznijmy od potężnego akwarium prezentującego wody Amazonii. Zbiornik ma blisko 27 tysięcy litrów i musi być wielki, bo pływają w nim wspomniane już arapajmy. Te giganty naprawdę robią wrażenie. Żyją w Amazonce i Orinoco. Są jednymi z największych ryb słodkowodnych świata, a ich wielkość widać w kamerze dopiero gdy mamy punkt odniesienia. Dlatego dla porównania starałem się w kadrze także zmieścić siebie oraz innych ludzi razem z arapaimami. Ogromna ryba pokryta jest wielkimi łuskami, które w tylnej połowie zwierzęcia przybierają kolor czerwony. Dorosła arapaima oddycha pęcherzem pławnym wykorzystując go jako płuco i czerpiąc powietrze bezpośrednio z atmosfery. Dlatego co jakiś czas musi się wynurzyć i nabrać powietrza. Odżywia się głównie rybami, ale zjada także skorupiaki sporadycznie pożera płazy, ptaki, a nawet małe ssaki. Dawniej spotykano osobniki dochodzące niemal do 4 metrów długości i ważące 200 kg. Jednak w Amazonii mięso arapajmy uchodzi za przysmak, i dziś ta masowo poławiana ryba rzadko osiąga w naturze więcej niż 2 metry długości. Z oczywistych względów musimy zapomnieć o hodowli tych kolosów w domowych akwariach. Innymi ciekawymi rybami z tego ogromnego akwarium są piranie paku. Osiągają dwa, a nawet trzy razy tyle długości, co krwiożercze piranie czerwone i posiadają jeszcze większe od nich zęby. Wniosek nasuwa się sam. To istne maszyny śmierci. Kilka lat temu ktoś poszedł tym właśnie tropem, bo w mediach pojawiła się wiadomość, że pirania paku odgryzła duńskiemu wędkarzowi genitalia. Jeden z ekspertów tłumaczył, Ryba najwidoczniej pomyliła męskie genitalia z orzechami, swoim ulubionym przysmakiem. Takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście cały artykuł był zmyślony, a ekspert podstawiony. Autorem całego żartu był Peter Rask Moller z kopenhaskiego muzeum i nie spodziewał się nawet, że żart ten tak bardzo chwyci i pójdzie w szeroki świat. Piranie paków w rzeczywistości są wegetarianami, a ogromne zęby służą im do zgniatania twardych części roślin, takich jak nasiona i orzechy. Tak czy inaczej ich podobieństwo do piranii czerwonej i silne zęby chyba już zawsze będą przyczyną mitów i legend. W akwarium pływa także ogromny sum czerwonoogonowy o charakterystycznym wyglądzie. Jest rybą drapieżną, żywi się głównie innymi rybami i jest szeroko rozpowszechniony w dorzeczu amazonki i orinoko. Za młodu często wpuszczany jest do dużych akwariów, jednak szybko rośnie i po chwili potrzebuje już nie dużego, ale ogromnego zbiornika, więc lepiej od razu zastanowić się nad jego przyszłością. W akwarium są także sumy płaskopyskie oraz duże drapieżne pielęgnice. Po Ameryce Południowej rzućmy okiem na Amerykę Północną. Ten kontynent dumnie reprezentują wiosłonosy. Ich ogromne nosy osiągają długość czasem niemal połowy długości całego ciała i stanowią czułe narzędzie czuciowe. Mimo sporych rozmiarów wiosłonos żywi się zooplanktonem, który odfiltrowuje z wody. Pochodzi z dorzecza Mississippi, ale został sprowadzony także do Europy, więc nie zdziwcie się, gdy zobaczycie go w polskich wodach. Początkowo występował tylko w akwenach hodowlanych, ale od niedawna spotykany jest również w naturze. W akwarium pływają także inne amerykańskie ryby, m.in. bas słoneczny. Kolejne akwarium to wciąż Ameryka, tym razem znów południowa. Mamy tu słynne piranie czerwone. Te krwiożercze zębacze pływają w zbiorniku o pojemności 2500 litrów, a co może wydawać się dziwne, nie są w akwarium same, wręcz przeciwnie, mają liczne towarzystwo znacznie mniejszych ryb. Są neony czerwone, zbrojniki, kirysy, a nawet drobnoustek obrzeżony oraz cała ławica piękniczkowatych. Jak to możliwe? Jak widać możliwe, aczkolwiek dość ryzykowne. Ta sztuka udaje się także niektórym akwarystom, jednak warunkiem koniecznym współżycia innych gatunków z drapieżnymi piraniami jest regularne ich karmienie i niedopuszczenie do głodu pirani. W innym wypadku współtowarzysz z akwarium może zostać zjedzony, nawet jeśli sam jest piranią, a co dopiero małym neonem czerwonym. Następne akwarium to bardzo nietypowy biotop Ameryki Środkowej. Pływają w nim osobliwe ślepce jaskiniowe. Ryby żyjące w kompletnych ciemnościach w podziemnych jaskiniach Meksyku. Ślepce na drodze ewolucji całkowicie zatraciły oczy oraz pigmentację skóry, gdyż w takich warunkach stanowiły one zbędny naddatek i tak nie pełniący żadnej funkcji. Bardziej opłacalną strategią w takich warunkach jest przeznaczenie energii potrzebnej na wykształcenie i utrzymanie oczu na inne funkcje życiowe. Co ciekawe, w skalistych jaskiniach bardzo ważnym źródłem materii organicznej jest guano, czyli odchody nietoperzy, które są zjadane przez bezkręgowce, a te z kolei stanowią pokarm dla ryb. Ślepce jaskiniowe to doskonały przykład adoptowania się żywych organizmów do najbardziej nawet skrajnych warunków. Te niesamowite ryby mają niewygórowane wymagania akwariowe, nie potrzebują oświetlenia i tolerują niezwykle szeroki zakres temperatur od 15 do niemal 30 stopni Celsjusza. W kolejnym akwarium pływają przeróżne tęczanki z Australii i Nowej Gwinei. Jeszcze dalej mieści się biotop Azji Południowo-Wschodniej. Pływa tu wiele popularnych w akwarystyce gatunków, chociażby brzanki Denisona, sumatrzańskie, grubowargi dwubarwne, a nawet górami całujący, dwuplamy, prętnik karłowaty oraz słynny strzelczyk, którego niestety nie udało mi się złapać w kadrze, w akwarium był niestety tylko jeden. Idąc dalej w naszej podróży, przenosimy się wreszcie po raz pierwszy do Afryki. Wielkie akwarium z pielęgnicami z jeziora Malawi ma aż 5,5 tysiąca litrów pojemności. Pyszczaki, których sam jestem wielbicielem, są wielobarwne i wręcz krzyczą kolorami. Nie dajcie się jednak zwieść tym kolorom. To jeszcze nie jest rafa koralowa. To wciąż wody słodkie. Malawi jednak śmiało może konkurować z ubarwieniem ryb morskich. W tym niesamowitym akwarium pływa kilkanaście gatunków pyszczaków, a wszystkie to endemity, występujące w naturze tylko i wyłącznie w afrykańskim jeziorze Malawi. Niezwykła paleta barw. Zwiedziliśmy już mniej więcej połowę tego pięknego płockiego akwarium. Do obejrzenia zostało jeszcze wiele niezwykłych ryb oraz dużo ciekawych zbiorników, w tym ten największy o pojemności 40 tysięcy litrów. Zróbmy więc małą przerwę i spotkajmy się w drugiej części, w której dokończymy naszą podróż przez te akwarystyczne meandry Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Serdecznie wszystkich zapraszam.